Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest niedziela i minęła 21, jak minęła 21 nawet jeden. Jest niedziela, to czas na wasze wyczekiwane, ukochane, najwspanialsze na świecie show internetowe. Startujemy. Tomasz Sekielski, to jest Sekielski Sunday Night Live, a wraz ze mną najwspanialsi, najmądrzejsi, najbardziej elokwentni komentatorzy. Roman Imielski, pierwszy zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz redaktor naczelny Onet, Bartosz Węglarczyk. Ja, może Romka złamiesz i może Romek będzie miły dla ciebie za te miłe słowa, które powiedziałeś. Ja mam jednak pewne zasady. Jednak będę się trzymał prawdy. Romku, w takim razie porozmawiajmy. No właśnie, a ja posiorpię. Słuchajcie, dużo ważnych rzeczy się dzieje i też pewnie dzisiaj w tym programie porozmawiamy trochę o wyborach w Rosji, ale chciałbym zacząć od naszego... Jakieś wybory były w Rosji? Naszych obserwatorów. Zacznę też wyborami przede wszystkim. No dobrze, zadzwoniliście z gratulacjami do Władimira? Tak, no, ja się nie dodzwoniłem się. Czekam, aż oddzwonił. A ty, Romek? Próbowałem, ale nie przebiłem się. Nie wiem, ile będzie miał? 80%? 87% według Exit Poll. Napięcie rośnie. Ale mogą być regiony, w których może mieć 110. Zdarzało się to już w przeszłości. No dobra, i tutaj odetnijmy teraz ciach, jeśli chodzi o wybory w Rosji. Chciałbym porozmawiać o ujawnionych w tym roku przez Onet. W tym roku, w tym tygodniu. I w tym roku zresztą też. Znaczy, nie pomyliłeś. W tym roku nie pomyliłeś. I w tym tygodniu. Taśmy Obajtka, to jest w ogóle serial cały o polskim Don Orleone. Trwa już od lutego i właściwie w każdym tygodniu pojawiają się kolejne bardzo interesujące, rozmaite scenogramy, a teraz jeszcze dodatkowo się pokazały nagrania. Jest to spotkanie, w którym, no nie wiem jak nazwać no, taką osobę, znaczy, bo nie chcę używać słowa dziennikarz, bo to tak jakbyśmy sami siebie obrażali. No ktoś, kto... Pracownik mediów. Pracownik mediów, tak. Pan Piotr Nisztor spotyka się z prezesem Orlenu w jego gabinecie, gdzie jest pluskwa. Z tego, co napisał Onet, prawdopodobnie podłożona tam przez CBA w ramach operacji, która miała, no, w której panowie chcieli posprawdzać tam Obajtka i pozbierać na niego jakieś materiały. No i tak, pan Nisztor przychodzi, prosi o pracę dla żony. Pan Obajtek... Mi się wydaje, że nie prosi. On właściwie żąda. Znaczy, tak mówi, znaczy, że, mówi że potrzebuje. Takie oczywiste. Tak. Nie martw się, przyjacielu. Nie, prezydent, że pyta. Nie martw się, K, przyjacielu, bo K załatwimy, bo K będzie. Okej, to prawda. Mniej więcej tak. No tak, masz rację. Dużo jest K, H też tam się zdarzają chyba. Ja. SK się zgadza. No, różne. No w każdym razie kwiecisty język prezesa, ale nie to jest oburzające najbardziej to, bo to ja też przeklinam, więc w ogóle jakoś to mnie nie rusza. Natomiast, nie, to w ogóle nie jest oburzające. Oburzające jest to, co oni robią. Co oni robią, czyli załatwienie roboty dla żony, dla ojca, bo oni krótko po tym spotkaniu dostają rzeczywiście robotę. Żona w Orlenie, a ojciec w spółce od Orlenu zależnej. I drugi wątek, który mnie osobiście bardzo tam poruszył, to jest to, jak w tym środowisku prowadzi się politykę. Prowadzi się ją za pomocą taśm i haków. Jak Obajtek słyszy od Nisztora, że ten ma nagranie, które może zaszkodzić jakoś Morawieckiemu, to prosi o to nagranie i mówi, tym nagraniem można by kogoś zabić. Ale nie. Musimy mieć tych skór na smycz. No i dobrze. Bartek, ponieważ mnie obraził, to nie interesuje mnie właściwie, co ma w tym do Ale Bartek jest dysponentem tych taśm. No w jakiś sposób, jako redaktor naczelny Onetu. Ja mogłem je wyciągnąć z kieszeni. Nie, no Romek, w ogóle mnie to nie zdziwiło, ponieważ po pierwsze dosyć dobrze poznałem Daniela Obajtka, ponieważ my też kiedyś opublikowaliśmy bardzo ciekawe taśmy, jeszcze wtedy nie prezesa, no wtedy wcześniej już prezesa, ale ona dotyczyła jego działalności jako wójta Chcimia. I pisaliśmy szeroko na przykład o jego
bardzo trafionych inwestycjach mieszkaniowych w Warszawie, gdzie kupował, tak się złożyło, po prostu dostał przed ulicą, przed stragarzami, to są 1 000 000 złotych zniżki na apartament. Ale dlatego, że od ulicy głośne. Tak, ale też później kupił też tam pan wiceprezes Bura, który też uczestniczy w tej rozmowie opublikowanej przez tak. Onet, który dysponował chyba 500 milionami złotych na promocję, tak zwaną marketing w Orlenie, no więc taka koincydencja. I dlatego mnie to nie zdziwiło, bo prezes Obajtek tak prowadzi biznes, tak prowadzi interesy, a nazwijmy je tak zwane media, jak sami siebie nazywają, patriotyczne i narodowe, tak właśnie patrioty swój pokazują, czyli dla naszych, bo tam prezes mówi jeszcze jedną ważną rzecz, przyjdą czasy, kiedy możemy przegrać. Chude lata. I wtedy musimy się do tego czasu tak nachapać, żeby to przetrwać. Bo to wiesz, ojczyznę dojną, no tak, ojczyznę dojną racz nam zwrócić panie. Tak. Więc jest to oczywiście oburzające. No właśnie tutaj z Bartkiem śledziliśmy dokładnie w ostatnich dniach Gazetę Polską, czy tam się coś ukaże. Nie wiem, czy wyrzucą być może pana Nisztora. Komisja jakaś etyczna. Gdzie jest SDP w ogóle? Gdzie jest SDP? Właśnie. Panie prezesie Skowroński. Tak, nie śmieszkujcie, bo w poniedziałek Gazeta Polska, czy tam... Nie wiem, kiedy się ukazuje, na przykład będzie taśmę Węglarczyka. Ale to na pewno. Ja myślę, że oni już grzebią w różnych taśmach. Ale też zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Znaczy, mi się wydaje, że tych taśm będzie coraz więcej, ponieważ to środowisko jest bardzo paranoiczne. Każdy na każdego zbiera. Absolutnie tak. Tam jest, myślę, że ta historia jest ciekawa na wielu poziomach. I ten poziom tego, jak wygląda robienie polityki w Prawie i Sprawiedliwości, i jak się państwowych pieniędzy czy publicznych pieniędzy używa. Czy to jest polityka, czy to już jest kleptokracja? Nie, czyli... to jest polityka, tylko to jest taka polityka zdeformowana. No właśnie, kleptokracja. No. Natomiast to, jak się używa publicznych pieniędzy do prywatnych celów, jak pan Obajtek się zachowuje, jakby był królem. I jakby to było jego. Przede wszystkim, jakby to była jego prywatna firma. Tak. Znaczy, to absolutnie nie ma żadnej wątpliwości. On uważa, że to są jego własne pieniądze i on ma prawo z nimi robić, co chce. Natomiast tam jest jeszcze jeden poziom, który dla mnie jest super ciekawy. Zobaczcie, cała polska polityka się kręci wokół podsłuchów. Mhm. Wszystko, co wiemy o tym, jak wygląda robienie polityki w Polsce realnie, jest z podsłuchów. Te podsłuchy już były wszędzie. Sowa i Przyjaciele to był jeden z przykładów. Mamy gabinet prezesa Orlenu, największej firmy w Polsce, która jednak ma trochę tajemnic, których powinna pilnować. Jak widać, nie pilnuje. Ktoś gdzieś prawdopodobnie ma jakieś taśmy, na których są na przykład szczegóły, rzeczywiście handlowe tajemnice, na przykład umowy z Lotosem, w sprawie Lotosu, a być może jakichś innych biznesów, które Orlen robił. Pamiętacie, było to Gazeta Wyborcza chyba publikowała ten nagrania z gabinetu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Mm-hmm. No tak, tak dwie wieże. To było przy dwóch wieżach. Tak. Tak? I to jest mniej więcej ten sam okres. Słuchajcie, gdzie do cholery jasnej są te służby specjalne polskie? Ja wiem, że tam wszedł Austriak, zdaje się, tak. I nagrał. Wszedł do gabinetu, ale poczekaj, ale wchodzi, nie, powiedzmy, że wniósł, miał dobry sprzęt. Nie, to jeszcze raz. Ale poczekaj, ja wiem, że tam powinny być zagłuszarki, inne rzeczy, ja to wszystko rozumiem, ale wniósł ktoś. No tutaj co się stało? Też ktoś wniósł? Ale pamiętajmy, tam jest, tam zainstalowany był. Ale ktoś musiał przyjść to zainstalować. No tak, a za co poleciał Marek Chrzanowski, szef Komisji Nadzoru Finansowego? Za podsłuchy, za nagranie. Na nagranie, po prostu Leszek Czarnecki nagrał korupcyjną propozycję. Mamy tutaj dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest to, jak bardzo wszyscy jako wyborcy jesteśmy oszukiwani na temat tego, jak wygląda polityka w Polsce. My tą politykę przez 8 lat oglądaliśmy, to te odmienianie słowa Polska przez przypadki, to 3 minuty, składanie wieńców. Polska, patriotyzm, Polska, narodowy, Polski, naród. Naród, ojczyzna, papież i tak dalej. A tymczasem z tyłu kasa. I wszystko, co zaraz, na ten temat... Protestuje. Tego tira kur do Watykanu poszło. Puść. Dwa dni przed terminem, kiedy miały się odbyć wybory. No, ale mówię, bo ty mówisz, że to jest zarzucasz prawicy, że ona o papieżu, a tutaj... No, widzisz? Do Watykanu maseczki do Watykanu, i płyny ten odkażający. Maseczki do Watykanu pojechały po to, żeby zdobyć trochę głosów, żebyśmy ten Orlen dalej mieli, żeby można było kasę ciągnąć. Romek, stań po mojej stronie, no bo Bartek naprawdę obraża tę prawicę. Muszę niestety stanąć po stronie Bartka i też obrażać prawicę. Bo mówimy o środowisku, pamiętajmy, pierwsza wielka afera, która była związana ze środowiskiem Tomasza Sakiewicza, to jest przydzielenie mu 7 milionów złotych na słynny projekt Puszcza TV, czyli ustawienie 3 czy tam 5 kamer, niech będzie, które przestały działać. Które przestały działać, tak.
i puszczanie jednego tekstu w miesiącu na stronie, ponieważ wszyscy trzej się zajmujemy robieniem mediów w internecie, to wiemy, że jakbyśmy dostali 7 milionów, jakbyśmy dostali połowę tej kwoty, to byśmy zrobili po prostu Mistrzostwo Świata. Nie, no, wodotryski, rozumiesz, Rocket Science i tak dalej. No. I byśmy rozdawali za darmo czytelnikom pieniądze na ulicy. Natomiast on i robili to bezczelnie przy otwartej kurtynie. Jeszcze w dodatku pamiętajmy, że to miały być pieniądze z unijne, bo to miały pierwotnie został przydzielony mu ten grant z pieniędzy unijnych. Jak się zrobiła afera i komisja powiedziała, że sorry, to dali mu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z własnych zasobów. Natomiast ja jednak wrócę do tego, że mamy totalną, przy tym całym napuszeniu tej walki o panów Wąsika i Kamińskiego, to jest banda nieudaczników kompletnych. Znaczy, to jeszcze raz, oni wszyscy są mistrzami świata w robieniu poważnych min. I takie opowiadanie, jak to oni o tą Polskę, Polska dla Polski i Polacy. Natomiast tak naprawdę, zobaczcie, nikt nikogo nie był w stanie ochronić w tym kraju. Wszystkich się nagrywa, wszędzie się nagrywa. Jak się nie wniesie, to się zainstaluje. Przecież my znamy tylko wierzchołek góry lodowej. Ile tych taśm krąży? Gdzie one wszystkie są? Ja jestem pewny, że będą wypływać co chwilę kolejne, dlatego że to środowisko traci teraz i będzie próbował się chronić. Oczywiście. To co przy okazji... dziękuję ci bardzo. Przepraszam, że tak wygląda. To co przy okazji Pegasusa komisja podkreśla, oczywiście ma rację, że wszystkie te dane pochodzące z Pegasusa lądowały w Izraelu. Ale lądowały gdzieś też tutaj. Ale dysponenty byli. Ale też lądowały. Ja wiem, to okej. I rzeczywiście izraelskie służby mogą to wykorzystać. Zobacz, zobaczcie, jaką mamy wielką aferę w Niemczech, ponieważ Rosjanie opublikowali jeden zapis jednej rozmowy generała, który pojechał do hotelu gdzieś tam, zadzwonił z niesłużbowego telefonu i mamy gigantyczną aferę. Naprawdę uważamy, że takich rzeczy nie mają na Polaków? Gdzie jest do cholery jasnej ten kontrwywiad? Te wszystkie dumnie brzmiące instytucje, gdzie wszyscy bardzo chętnie sobie premię przyznają i opowiadają, ale jaką ważną pracę mają. 8 lat niszczyli, 8 lat niszczenia polskich służb, to jest właśnie, dzisiaj widzimy te efekty. To, co się stało w ciągu tych lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. A czy jeszcze nie widzimy, moim zdaniem? Znaczy, zaczynamy widzieć, tak? To jest jakiś wierzchołek. Dlatego, że naprawdę wyczyszczono służby, odeszło wielu bardzo wartościowych oficerów, powsadzano na stołki bardzo ważne we wszystkich służbach, nieudaczników. To, co się działo w służbach wojskowych za czasów ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, to naprawdę, można włosy wyrywać z głowy. Dopiero teraz musimy to sprzątać. Ja się zgadzam z Bartkiem. Znaczy, nasze państwo było pozbawione elementarnej ochrony wywiadowczej i kontrwywiadowczej. Co więcej, być może wynikało to z tego, że oni używali służb do walki z politycznymi rywalami, a nie z tym, z czym powinni walczyć. Ale ja myślę, że oni wykorzystywali służby. Każdy miał swoją służbę, bo to jest, pamiętajmy, jest 12 czy 14 służb w Polsce, które mają uprawnienia służb specjalnych. Mogą podsłuchiwać, wykorzystywać wszelkie techniki operacyjne. I one, te służby, podlegają różnym ministerstwom, pamiętajmy też. Więc moim zdaniem tam było tak, że każdy miał swoją służbę. Zwrócono mi uwagę, dlaczego rozszerzono za PiS-u zgodę na służbę więzienną do techniki operacyjnej. No bo Ziobro chciał mieć swoją służbę specjalną, taką bezpośrednio jemu. I pamiętajcie, że zmieniono przepisy tak, że można wykorzystywać tak zwane owoce zatrutego drzewa. Tak, czyli jeśli pięciodniówki takie. Przypadkowo ty się połączysz z kimś, kogo oni nagrywają i mogą to wykorzystać przeciwko tobie, chociaż nie prowadzi przeciwko tobie żadnej operacji. Nie, ale co więcej, mogą bez zgody sądu na kilka dni włączyć ci podsłuch i wtedy coś nagrać. W ogóle w sprawie, wiesz, niezwiązanej z tym, co niby włączyli, też mogą to wykorzystać, więc... Dobrze, ale trzeba się, odeszliśmy, bo to służby specjalne i to jest bardzo ważne. I macie rację. Już skandalem właściwie było to, że szefem Orlenu, firmy, która naprawdę ma bardzo wiele tajemnic i słusznie powinna mieć, to jest jednak też w dużym części element bezpieczeństwa państwa, został człowiek, który nie miał dostępu do informacji niejawnych, bo ABW mu odmówił. I co się stało? Zobacz, ABW mu nie daje dostępu do tajemnic, tak? Bo nie może mu dać. No to wychodzi prezes, jako wicepremier, podpisuje mu papierek, a teraz możesz. To na cholerę w ogóle robić to dopuszczenie? Po co to robić? Posadźmy prezesa i prezes powie, ty możesz dostać we wtorek, ty możesz dostać w środę, a ty nigdy. Przecież to w ogóle jakby nie ma... Zobaczcie, dlaczego się zdarzyła katastrofa smoleńska, wiemy, bo nie przestrzegano procedur. Tych procedur w Polsce się dalej nie przestrzega. Opowiem wam krótką tylko anegdotę. Spotyka się, widziałem to na własne oczy, w ambasadzie polskiej w Ameryce, w Waszyngtonie, spotyka się dwóch generałów na przyjęciu. Ja stałem z nim jako trzecia osoba. I rozmawiałem z sobą i amerykański generał lotnictwa mówi do polskiego generała lotnictwa,
macie wspaniałych pilotów. Polscy piloci są najlepsi na świecie, są genialni. I ten polski generał taki napuszony z dumy mówi, bo nasi jak trzeba, to na drzwiach od stotoły polecą. No tak. A ten amerykański generał tak myśli, mówi, a u nas nie ma takiej procedury. I to jest dokładnie to, to jest dokładnie to. Zobaczcie, przecież prawda jest taka, że sławne powiedzenie o kupie kamieni jest stuprocentowo było prawdziwe i jest prawdziwe dalej. No myślę, że jest nawet gorzej niż, bo wtedy te słowa obecnego ministra Bartłomieja Sienkiewicza odnosiły się do czasów przed 2015 roku, a po 2015 roku... konkretnego programu rozbudowy tam samorządowych dróg i innych historii. Sienkiewicz, a propos tego programu polskiego. Ale już lokalnej... używając to teraz już jako właściwie przysłowia, to możemy powiedzieć, że w latach 2015-2023 doszliśmy tutaj do... Właściwie staliśmy nad krawędzią i zrobiliśmy duży krok do przodu. Skok nawet być może. Ja myślę, że... Skok akurat też tutaj dobrze gra, bo to środowisko. Skok Lubołomi i tak dalej. Ale używając języka Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, członek pupa, kamieni tak, kupa. Tak. Słuchajcie, ale dobra, tylko no bo te nagrania dobrze, że oburzyły przynajmniej część osób. Część osób może być nawet wstrząśnięta, bo domyślaliśmy się, jak to wygląda, tutaj wiemy, bo słychać zawsze usłyszeć jest tak. Inaczej. I moim zdaniem ale to jest duży, albo słuchajcie właśnie, i to jest, zaczyna się duży problem dla zachłannej prawicy. Bo dopóki to były stenogramy rozmaite, tak jak maile Dworczyka na przykład, to część opinii publicznej poczytała trochę, ale to jest trudniej przyswajalne. Nie, no a kiedy oczywiście. Masz nagranie? Jeszcze gdyby był obraz. A, no to wiadomo. W ogóle. Ale poczekajmy. Ale, okay. Być może są też nagrania. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Znaczy moim zdaniem to jest absolutnie czysta korupcja polityczna, handlowanie tajemnicami również państwa. No bo ktoś przychodzi z jakimś, mówi, a tu jest nagranie na Morawieckiego, tak? Bo ono, dobrze, ale słuchajcie, prokuratura czy to powinna nagranie? Wkroczyć. Tak, ale wkroczy, bo Obajtek zawiadomił prokuraturę. No ale w własnej sprawie, że był nielegalnie... Tak. Nie. Obajtek powiedział, że zawiadomił prokuraturę. Zobaczymy. Ale myślę, że pan minister, bo panie ministrze, jak pan nas ogląda, to tam trzeba wysłać prokuraturę w tej sprawie. Bo Obajtek, prezes Obajtek ma to do siebie, że czasami szybciej pisze na Twitterze niż myśli, moim zdaniem. I jak później przemyślał, że właściwie może zawiązać prokuraturę, ale prokuratura zacznie grzebać tam w tych wszystkich rzeczach, to mogą wyjść niefajne rzeczy. Nie, bo mnie interesuje, bo tak powiedzmy tę stronę antypis to oburza, słusznie, że oburza, bo to jest oburzające nagranie. No i tyle. I powiedzmy, że ta prokuratura zacznie działać. Ale moje pytanie do was jest takie, jak to wpłynie na sytuację w PiS-ie? Bo jednak pytanie jest tak, komu załatwiał, a komu nie załatwiał? Tutaj może być dużo wkurzonych, obrażonych, jeśli szczególnie jacyś ważni politycy dostali od niego odmowę i ktoś się nie załapał. I druga rzecz, no jednak hasło, trzeba tych skór na smycze pozapinać, a propos premiera i jego otoczenia. I teraz jest pytanie, jak to Obajtek zdaje się chciał kandydować do Europarlamentu. Ale to będzie sprawdzian duży chyba. Jeżeli pan Obajtek się pojawi jednak na liście do Europarlamentu, no to rozumiem, że PiS jest okej z tym wszystkim, co się na tych taśmach dzieje. Ja bym inaczej ujął. Nie PiS, tylko prezes Kaczyński. To on de facto będzie o wszystkim decydował, nie? A jest pupilkiem jednak prezesa. No... Ja nie jestem do końca przekonany, czy to jest tak już w tej chwili, że prezes o wszystkim decyduje. Zobaczymy, no może tak. Poza tym chyba Obajtek już nie jest pupilkiem, wiesz. Jednak tych KH i innych jest... Nie. Kaczyński tego nie lubi z tego, co wiem. Jasne, że nie lubi, ale uwielbiał go, ponieważ był według niego bardzo skuteczny. No, każde polecenie partyjne wykonywał. Zatrudnił masę ludzi, krewnych znajomych Królika w tych swoich wszystkich podległych Orlenowi. A pamiętajmy, że to jest Energa i to jest teraz Lotos i to jest PGNiG. I tak dalej. No, PGE, przepraszam, tak. To są Orlen w Niemczech. Myśmy to policzyli. 200 spółek zależnych jest w ogóle Orlenu. Tam można zatrudnić tysiące ludzi i tak będzie. Czy ci ludzie też zaczną sypać, jeśli zaczną tracić stanowiska? Moim zdaniem tak. Ale wracając do tego podstawowego pytania. Jak pokazuje przykład kolegium Tumanum, jak mówią złośliwi, kiedy rektor trafił, już rektor się pruje, zdaje się. Co więcej, okazało się, że rektor też nagrywał. Więc tam też moim zdaniem powychodzą niezłe rzeczy a propos tej lewej szkoły. Absolutnie. Ale wracając do tego, ja myślę, że w PiS-ie jest duże, zresztą wiemy, to jest duże...
zdenerwowanie tym, że takich taśm może być bardzo dużo i nikt do końca nie wie, kto kogo w końcu nagrywał i tam zaufania już właściwie może nie wiem. Wiadomo, wszyscy nagrywali, tak, to wiadomo. Ciekawe tylko, które taśmy gdzie trafią. Tak? Nie no, przypomnę wam, znaczy nie w tym studiu, bo się przeprowadziliśmy, ale miałem rozmowę z Tomaszem Kaczmarkiem, agentem Tomkiem, słynnym z CBA. Czy też mieliśmy głośną rozmowę, gdzie mówił właśnie, jak dostarczał dziennikarzom tak zwanym prawicowym, tak, ale... patriotycznym i tak dalej. Osobiście tak. Zawoził dokumenty super tajne po prostu. Słuchaj, na polecenie. Ale tutaj jeszcze powiedział, że Wąsik go normalnie zadaniował, żeby nagrywał posłów PiSu. I on nagrywał posłów PiSu. Tak. Więc moim zdaniem... To że nie byli w opozycji. Byli w opozycji. No, to myślisz, że jak rządzili, to tym bardziej. No, wiadomo. Wiesz, każdy o każdym chciał coś wiedzieć. No. Nie, to jest bardzo paranoiczne środowisko. Ja przypomnę, że Maciej Wąsik, który był współtwórcą CBA, a teraz był przez 8 lat zastępcą koordynatora służb specjalnych, a później wiceszefem MSWiA również, miał przydomek gumowe ucho, ponieważ wtedy, jak stworzyli CBA, to kazał sobie zainstalować w swoim pokoju specjalne urządzenie, które pozwalało mu wpiąć się i na żywo słuchać każdego podsłuchu zakładanego przez CBA. Zrobił to, jak według dokumentu, 6200 razy. No lubi. Znaczy, lubi. Znaczy, albo ma słuch absolutny, może ma po prostu słuch absolutny i lubi słuchać. Może, nie wiem. Natomiast to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że no PiS czekają bardzo trudne czasy, bo tak, wiadomo, że będzie łomot w wyborach samorządowych. Oni sami mówią tylko jeszcze jakiej. I są już czarne scenariusze, że być może zostanie im jeden na przykład sejmik, tylko już nie mówię na niższych poziomach. W wyborach do Europarlamentu teraz obliczyli, że stracą 13 mandatów prawdopodobnie. No czeka ich łomot, tam będzie ogromna frustracja i dlatego zaczną wypływać też ten. A jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo wspomnieliśmy tutaj Sowa i Przyjaciele, prawda? Które uderzało, prawie wszystkie nagrania uderzały w no, rządzących w poprzednią koalicję. Poprzednio. Ale jedno nagranie wypłynęło już za rządów PiSu, stenogram, i w kogo uderzało? Morawieckiego. Oczywiście. Ale pękła dyskietka, na której tak. Było nagrane nagranie Morawieckiego w Sowie. No niestety, no po prostu pękła. Nie ma tego nagrania. Co się wydarzy według was? W sensie powinna powstać jakaś komisja śledcza a propos Orlenu, bo według mnie to już jest ten moment, no że... Ja nie wierzę, ja od początku chcę powiedzieć, fajnie się ogląda komisje śledcze, ale jeszcze jak prezes Kaczyński wymienia moje nazwisko, bo ostatnio wymienił. Na ostatnim posiedzeniu, naprawdę. Kurczę, akurat to przeoczyłem. Ja też. Widzicie. A kiedy wymienił? Bo odczytał, prezes odczytał. A, podsłuchiwanych niby dziennikarzy. Tak. Ale wyłączyli mu mikrofon. Ale włączyli w momencie, jak doszedł do W. Ty tam zostałeś dołożony po to, żeby uwiarygodnić tę listę. To jest w ogóle super historia. To jest super historia, bo to jest oczywiście ta stara lista, która Kamiński w 16 roku ogłosił przecież, i za chwilę będziemy zamykać za to przecież. 8 lat, będziemy zamykać za to. 8 lat prowadzili śledztwo, które zamknęli, śledztwo stało umorzone, nic nie zrobili, nie kiwnęli palcem, nikogo nie wsadzili, a teraz znowu tą listę czytają. A paranoja zupełna. To tylko co chciałem, przepraszam, bo coś miałem powiedzieć. Nie, o komisjach śledczych. A nie, że komisje śledcze, słuchajcie, fajnie się ich słucha, ale ja nie wierzę w to, że te komisje śledcze służą czemukolwiek innemu niż zdobywaniu punktów politycznych przez polityków. Uważam, że prawdziwe śledztwo powinno się toczyć w prokuraturze. Ja czekam po prostu na ruchy prokuratury. Ja czekam na akty oskarżenia. Nawet nie na śledztwo prokuratury, tylko na akty oskarżenia. Bo przypominam, że prokuratury za czasów PiS-u wszczynały z tysiące śledztw w różnych sprawach, z których potem nic nie wynikało, żadnych aktów oskarżenia nie było, tylko się informacje wypuszczało właśnie z marsową miną, że zaczynamy śledztwo. No więc ja bym chciał, żeby prokuratury zaczęły te śledztwa prowadzić. Uważam, że w sprawie Orlenu po tych taśmach mamy od razu jedno, dwa, trzy śledztwa do zrobienia. Niech one się skończą aktami oskarżenia, niech to trafi do sądu. Ja też nie mam dobrego zdania o komisjach śledczych, te, które istniały dotychczas. No od czasów powiedzmy tam Rywina, czy jeszcze komisji naciskowej i tak dalej. Albo to teatr polityczny, który niewiele przynosił. Natomiast uważam, że dobre poprowadzenie komisji śledczej, tutaj mam pewne wątpliwości na razie do tego, co widzę w naszym parlamencie obecnie. Nie, trzej przewodniczący się nie nadają, troje Więc chcę powiedzieć, że to też jest pewien element ważny oczywiście tego naszej demokracji, w ogóle szeroko rozumianej demokracji liberalnej, żeby też jednak zwykli obywateli mogli zobaczyć, tak, jak ja się oni zgadzam, znają, ja się jakie mają zresztą. Trzeba lepiej prowadzić te komisje, to jest oczywiste. Ale na przykład najciekawsze przesłuchanie to nie było prezesa w piątek, tylko tego profesora Jerzego Kosińskiego z Akademii Marii Chmielnej, ja który w ogóle był uważam, na że, tym kluczowym... Że za szybko wezwali Kosińskiego. No dokładnie, ja też tak uważam, bo trzeba mieć armaty, jego faktami i dokumentami go przyciskać. Ale profesor Kosiński, który był, jak się okazuje,
na pokazie firmy NSO, która przywiozła do Polski, powiedziała, to jest Pegasus, zobaczcie, jakie ma możliwości. Mhm. I on mówił kapitalne rzeczy. On powiedział rzeczy, o których może się włos na głowie jeżyć, ponieważ się okazuje, że ten Pegasus jest dużo bardziej zaawansowanym narzędziem szpiegowania i inwigilacji, niż myśleliśmy nawet. I on to w detalach opowiedział. Tak? Więc to oczywiście przynosi swoje, ma cel, ale zgadzam się, że na przykład no, piątkowe przesłuchanie było absolutnie przedwczesne. Swoją drogą, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego w ogóle przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego było kontynuowane po tym, jak on odmówił złożenia. To jest w ogóle masakra. Ja nie rozumiem tego. Każdy może powiedzieć, no mam dostęp do tajnych, przecież nie wiecie. Mam dostęp, ale wam nie mogę nie powiedzieć. A to nawet, że nie jest ta kategoria, bo on po prostu w pewnym momencie powiedział, składając przysięgę, nie. Dokładnie. Nie, ja nie, tego nie powiem. Poza tym później wytłumaczył, bo ja jestem starszy od was, byłem tyle z wszystkich stanowisk i co? Znaczy to jest absurd. Powinna przerwać przewodnicząca Sroka w tym momencie. Kierować sprawę do sądu. Oczywiście. Ukaranie, przywołanie do porządku, tak. Złożenie zeznania. I co więcej, powinno się odbyć szybko, w ciągu paru dni. W ciągu paru dni rzeczywiście Donald Tusk powinien wysłać do komisji informację, że zwalnia go ze wszelkich tajemnic. Tam jest jedna rzecz jeszcze ciekawa, jak Kaczyński sobie, bo to, że on na początku powiedział, że on nie ma zwolnienia od Tuska, nie wiem, czy zauważyliście, on w pewnym momencie mówi tak, na Komitecie Bezpieczeństwa były omawiane takie rzeczy tajne, tak tajne, że ja tego nie powiem, nawet jak będę zwolniony z tajemnicy. Bo to jest prezes Kaczyński. I nie powiem wam, dlaczego tego nie powiem. Bo to jest prezes Kaczyński. Słuchajcie, no to ręce opadają. Nie, no, ale ktoś uważa, że w demokracji polityk może w ten sposób, bo on nie powie. Ale do tego komisja śledcza ma odpowiednie narzędzia, żeby go do tego zmusić. No, ale nie zmusiła. Tylko, że nie zmusiła go w takiej prostej sprawie, co już sam początek tego przesłuchania prezesa Kaczyńskiego był po prostu żenujący. No. Znaczy ja uważam, że teraz każdy świadek na tej komisji może to samo, może dokładnie powiedzieć to samo i możemy w ogóle jakby, ja nie wiem, znaczy jaki ma sens. Ale nie w ogóle, to całe przesłuchanie moim zdaniem się za chwilę okaże, musi być powtórzone. Znaczy ponieważ, ja nie wyobrażam ponieważ... w ogóle, żeby Kaczyński niezależnie od tego nie został jeszcze raz wezwany, kiedy komisja dostanie do ręki naprawdę potężną broń. Tak, ale wiesz, ale moim zdaniem teraz jest taka sytuacja, że gdyby ktoś zarzucił Kaczyńskiemu kłamstwo na podstawie tych zeznań, które złożył, to Kaczyński od razu powie, że to nie były zeznania żadne, bo on nie złożył przysięgi. I pewnie od strony prawnej, jak zacznie się batalia, to się okaże, że on ma rację, bo nie złożył tej przysięgi tak, jak powinien złożyć. Więc moim zdaniem tutaj może być jeszcze więcej jeszcze problemów. Raz powiem, że uważam, że prokuratura jest od tego. No to na pewno. I od tego są procesy sądowe. Fajnie by było, gdyby one mogły być otwarte. I też masz dokładnie wtedy to samo. Ludzie mogą obejrzeć na sali sądowej wymierzanie sprawiedliwości. A jeżeli się nie da, niech będą zamknięte rozprawy sądowe. Ale no ja w tę komisję śledczą powiem szczerze, nie wierzę. Nie wierzę. No. Dobra. Nie, ale też pamiętajmy, że komisja śledcza nie wymierza żadnej kary. Ona może skierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. I tak ostatecznie prokuratura się tym musi zająć. Prawda? Jeszcze jedna rzecz, która mnie wkurzy, to już sobie wyżyje się na tych komisjach, chociaż bardzo... Myślałem, dużo, że na nas, a nie. Nie, na bardzo dużo sobie po nich obiecywałem, w tym sensie, że liczyłem, że to będzie profesjonalnie zrobione. Najbardziej, co mnie wkurza, to, że każdy z obecnej koalicji rządowej za punkt honoru stawia sobie, żeby przy każdym podpytaniu postawić od razu tezę i to tak rozbudowaną, że omówienie tezy zajmuje więcej niż zadanie pytania. No ręce opadają. Ja rozumiem, że oni się spieszą, że chcą dopaść i tak dalej, ale to już jest tak toporem nachalnie robione, że ja się nie dziwię, że ci pisowcy co chwilę mówią, że raport leży w szufladzie już napisany. Naprawdę, niech ktoś tam pójdzie po rozum do głowy, bo to już jest straszne. No, nie podoba mi się to. No i tyle. Komisja śledcza, jeszcze raz powtórzę, robi się dla robienia polityki, dla budowania sobie swojego wizerunku. Tak było od komisji Rywina, czyli od momentu, jak Zbigniew Ziobro sobie zbudował tam pozycję polityczną w tej komisji. I teraz każdy następny członek każdej następnej komisji, chyba nie wolno słowa członek po ostatnim posiedzeniu używać, ale okej. Ma nadzieję, że sobie taką pozycję polityczną zbuduje i temu to służy, niestety. Super naklejki od Jacka Kondrackiego, Ireneusza Środka, Piotra Jachn, Pauliny Paligi. Bardzo dziękujemy i super pozdrowienia z pytaniami. Ichor Butbat. Wilno piło w weekend. Doktor Radziwiłł wraca do korony.
Chodzi o ambasadora. Mojego wojewodę. I ministra zdrowia. No właśnie. Ale wróci w dobrym gronie, jak i 49 innych ambasadorów. No właśnie, a co by o tym sądzicie, o tym zagraniu? Czy Sikorski nie za bardzo się pospieszył, że jednak takie rzeczy powinny być dogadane? Słuchaj, nasza dyplomacja leży, kwiczy i jest 2 metry pod ziemią. No tak wygląda dyplomacja, poza nielicznymi wyjątkami. Ja na przykład mam dobre zdanie o Marku Magierowskim. Uważam, że był dobrym ambasadorem. Ale i w Izraelu. Do Argentyny chyba, tak? Tak, bo będzie do Argentyny. Ale to, co zrobiono z polską dyplomacją, no to jak o którym mówiliśmy, o służbach i tak dalej, to jest naprawdę katastrofa. My w ogóle nie prowadziliśmy polityki zagranicznej. Dopiero teraz widzimy normalność, żeby minister spraw zagranicznych Polski, nie jest, jest nim Radosław Sikorski, jeździ i po prostu rozmawia z partnerami na całym świecie. Daje lekcje po prostu historii w 5 minut ambasadorowi Nebenzie rosyjskiemu przy ONZ-cie i tak dalej. No, zaczynamy po prostu wracać do rudymentów, których nie było przez 8 lat. Przecież nie mieliśmy dyplomacji i polityki zagranicznej. Absolutnie tak, to znaczy ambasadorzy są ludźmi, którzy są dopuszczani do największych tajemnic. Przypominam, że oni mają status ministrów, znaczy jakby są na poziomie ministrów rządu. Przepraszam. I premier, i minister spraw zagranicznych muszą mieć w ambasadach ludźmi, z którymi mogą pogadać, do których mogą zadzwonić, którzy mogą do nich zadzwonić. Jak sobie wyobrażamy, że minister Sikorski czy premier Tusk zadzwoni do ambasadora, który przed chwilą jeszcze był w PiS-ie i był działaczem politycznym PiS-u, o dyplomacji nie ma pojęcia i premier ma go poprosić o to, żeby coś w kraju swojego urzędowania załatwił. To jest absurdalne. Ja mam wrażenie, że tam się coś w tej Ameryce odbyło pomiędzy premierem i prezydentem. Coś nie tak. Coś poszło nie tak i oni stwierdzili, dobra, okej, okay, w takim razie robimy, odpalamy. Bo tak, był taki deal zawarty, o którym pisaliśmy w Gazecie Wyborczej. Tam prezydentowi zależało na 4 nazwiskach, czy 5, którego on nie chciał ruszać. To czy ambasador Szczerski przy ONZ-cie, ambasador Kumuch w Chinach, ambasador Kwiatkowski, dobrze pamiętam, w Watykanie. Jeszcze ktoś. I jeszcze ktoś. A nie Magierowski właśnie? Jeszcze Paweł Soloch w Szwajcarii. No, właśnie Marka Magierowskiego nie było na liście. Nie. No ale rzeczywiście coś... Znaczy jedyny, który akurat się nadaje, na liście się tak. Nie znalazł. No tak. Tom Szy też przysyła nam super pozdrowienia i pytania, czy te taśmy nie są już wystarczające, żeby aresztować Obajtka za działanie na szkodę spółki poprzez zatrudnianie niewykwalifikowanych ludzi. Nie wiem, najpierw trzeba zrobić śledztwo w tej sprawie. No nie można aresztować ludzi. Przy całym moim wielkim ego dziennikarskim artykuły w gazetach nie są powodem do aresztowania kogoś. Nie, czasami są, ale wykonuje to w czynności ktoś... Ale jednak prokuratura musi to sprawdzić, podjąć decyzję. Ja myślę, że tutaj jest duża grupa, wiesz, że to oczywiście to jest oburzające i tak dalej, ale przecież tak naprawdę wielką aferą jest jednak to, co się stało przy okazji podziału i sprzedaży Lotosu. To wymaga też wyjaśnienia, bo ty mówiłeś o kolejnej komisji śledczej. Są już takie pomysły w parlamencie, żeby właśnie powołać komisję dotyczącą Orlenu. Orlenu, dlatego że to, co się stało przy okazji tej transakcji, no ja rozmawiałem z pewnym finansistą niedawno, który był jakiś czas w obozie poprzedniej władzy, pełnił... znaczące stanowiska. Był prezesem banku. I on mówił, że dla niego to jest najdziwniejsza transakcja w historii po 89 roku. A moim zdaniem będziemy się jeszcze dziwić bardziej. No tak, no to ja jestem o tym przekonany. Ja czekam na te audyty liczne, bo wydaje mi się, że tych dziwnych transakcji, w ogóle dziwnych wydatków było dużo. Zwrócę też waszą uwagę na to, że Al Capone wsadzono do więzienia nie za to, że był mafiozem, tylko za to, że nie płacił podatków. Ja mam wrażenie, że bardzo łatwo będzie znaleźć, można znaleźć w Orlenie i w innych spółkach Skarbu Państwa mniejsze rzeczy, które są wystarczające, żeby postawić ludzi w akt oskarżenia, a gwarantuję wam, że perspektywa spędzenia na przykład pół roku w areszcie paru prezesom otworzy usta i zaczną opowiadać o grubszych rzeczach. A tych mniejszych, my oczywiście w naturalny sposób zwracamy uwagę na te największe rzeczy, ale moim zdaniem tych mniejszych rzeczy tam jest bardzo, bardzo dużo i bardzo łatwo jest je złapać. Dirty Harry napisał też do nas. Komisje śledcze to jedna wielka katastrofa. Pozdro. No już zostawmy. Ja wiem, że Dirty Harry raczej wolał używać Magnum. To jest skuteczniejsze. Też bywa w niektórych okolicznościach. Ale jak się ogląda te komisje, to tam człowiek... Dobra. Nie, zostawmy. Nie pastwmy się. Chciałem zrobić taki miły program dzisiaj. O Bajtku. Trzeba było zaprosić jakichś miłych ludzi do niego. No ale wy jesteście bardzo mili. Właściwie jesteśmy milsi od ciebie dla komisji nawet, bo ty widzę, że jesteś tutaj Hunwejbinem. Martin Guajiri.
Zabawne jest, jak Nisztor, który ujawniał taśmy z Sowy i Przyjaciół, teraz się obrusza, jak opublikowano jego słuchowisko. No, nikt nie lubi, kiedy się jego nagrania publikuje. Często ginie się od własnej broni, prawda? Anna Ansan, czy panowie byli też nagrywani? Ktoś coś? Znaczy, ja nie wykluczam. Minister Kamiński twierdzi, że ja byłem nagrywany. No, na razie nic z tego nie wynikło. Ale nie przez ministra Kamińskiego, ale nie przed wyrażą władzę. Ja nie wykluczałbym, bo ich paranoja była bardzo duża. Absolutnie, ja jestem przekonany. Myślę, że każde nasze spotkanie, a przecież jako dziennikarze wpadaliśmy na różnych ludzi. Ja myślę, że w sumie moich spotkań z politykami Prawa i Sprawiedliwości nie było 70, tak jak Nisztora z panem prezesem Obajtkiem. Ale myślę, że nasze nagrania też tam gdzieś są. Zobaczymy. No wiesz, nie, najśmieszniejsze jest to, że ja odwiedziłem prezesa Obajtka w siedzibie Orlenu. Ja też byłem raz u niego. Ja raz nie byłem nigdy. Raz byłem. Próbowałem nawiązać kontakt, aby zdobyć wywiad. No, wywiad się nie odbył. Dokładnie to samo miałem, też się nie odbył i powiem wam więcej. Rozmawialiśmy też o Polska Press, bo ja się z nim spotkałem w momencie, jak kupił Polska Press i mówię do niego, panie prezesie, kto tam będzie prezesem tego, bo przecież na pewno będzie ktoś bliski PiS-owi. Na co pan prezes mówi, nie, nie ma takiej możliwości, to musi być niezależna dziennikarska instytucja. A ja mówię, no bo chodzą takie plotki, że Dorota Kania będzie. Na co prezes mówi, nie, nie ma takiej możliwości po moim trupie. 3 dni później Dorota Kania została tam ważną osobą, więc jakby ktoś chciał opublikować, to jestem bardzo za. Prezes Obajtek słynie z dotrzymywania słowa, także trzeba tutaj na to wziąć też poprawkę, bo jak mówię, ja bardzo blisko poznałem jego biografię, nie miałem okazji się z nim spotkać nigdy, ani być zaproszonym gdziekolwiek i tak dalej, na sprawę, czy bym skorzystał, ale, wiesz. Stawia się tak, że jest lepszy. A co? A pamiętaj, że prezes Obajtek na przykład organizował wyjazdy na... Ja nie jeździłem nigdzie. To jest co innego. Halo. Ja nie jeździłem, nie dostawałem tam... Wyjazdy to jest kompletnie co innego. Ja uważam, że dziennikarze są spotykania się z ludźmi. Więc ja miałem, raz się spotkałem z Obajtkiem, raz się spotkałem z premierem Morawieckim, raz się spotkałem z ministrem Macierewiczem, kiedy był ministrem obrony. Jeszcze musiałem pomyśleć... Już mi więcej do głowy nie przychodzi. My oczywiście też staraliśmy się o wywiad z Obajtkiem, szczególnie jak po tym ujawnieniu przez nas taśmy później serialu o jego majątku, no ale nie chciał z nami rozmawiać. No to właśnie tak. Nie chciał. Wysyłał zawsze mecenasa Zaborowskiego, który przynosił stertę pism różnych i pozwów. Ja się spotkałem z prezesem Kaczyńskim też. Ale w trakcie tej ośmiolatki? Tak. Ale nie na Nowogrodzkiej. Mogę wam zdjęcie pokazać, nie na Nowogrodzkiej, w zoo. A. Co? Jak to było? A widzicie. To prezes robi zoo. Prezes robi zoo? Widzicie. Coś tu jest tak ściema jakaś. Nie, tak było. Czuję tu podstęp. Nie, proszę bardzo. Jak prezes? Tu proszę. Pokaż. To się nie liczy. Nagroda zabija. Byłeś na sali, no. Nie liczy się. To było zoo, w zoo. To było na świeżym powietrzu w zoo. Okay, ale małpy krzyczały. Nie, ale to trzeba powiedzieć, bo nasi widzowie powiedz, nie wiedzą, co o co chodzi. Bartek musi teraz opowiedzieć dwoma słowami dla widzów. To było przyznanie nagrody fundacji From the Death, tak z akcentem, za promowanie relacji polsko-żydowskich. To było jeszcze przed tym, jak PiS wymyślił ustawę o IPN-ie. No. Który załatwił wszystko. No, majsterczy polskiej dyplomacji również i wewnętrznej polityki. Też przykład tak. a propos dyplomacji, no dalej nie mamy ambasadora w Izraelu. Dokładnie. Ale na tej samej zasadzie to ja właściwie spotkałem się z Putinem w 2017 w grudniu, bo byłem na losowaniu Mistrzostw Świata w piłce nożnej na Kremlu w tym samym pomieszczeniu. To było to ogromne pomieszczenie i on stał ode mnie tak ze 100 metrów, ale... Magdalena Anton, co robi grupa Giertycha do tropienia i ujawniania afer PiS-u? Na razie głośno było o wycieczkach agentów do domu uciech w Wiedniu. I co dalej? Ale to też ujawnił to agent Tomek. Tak, dokładnie. Akurat. Proszę, to się pokażełam jeszcze na zdjęcie, tak żeby było, że nie tylko byłem w jednym pomieszczeniu. Ale prezes z obrzydzeniem podaje. Z obrzydzeniem, tak. Nie pokażemy wam, bo nie będziecie widzieli. Z obrzydzeniem jest, jest obrzydzenie widoczne. Ale widzę, że mina Bartka też nie jest taka, jakby spotkał starego, dobrego przyjaciela. Ale nie, bo mina Bartka skoro jest... Panie prezesie... No, nie, właśnie trochę inaczej oceniam. Trochę inaczej to oceniam. Nie, Bartek jest taki... Nie. On nawet nie spojrzał na mnie. No właśnie. I to jest taki smuteczek Bartka. Przecież Niemcom nie podaje ręki chyba, nie? A właśnie. Tak o was mówię. Chyba, żeby w pysk walczyć. No to tak. No. On nas tego mówił, zdrajcy tam narodu i tak.
No dobrze. To co, też nie wiecie, co robi Roman Giertych. Ja nie wiem. Znaczy, mi się wydaje, że on robi dużo wiatru, szumu i tak dalej. Ja też mam wrażenie, Roman Giertych jest niezwykle aktywny na Twitterze, gdzie ogłasza co chwila wielkie zwycięstwa i nowe wiadomości, z których potem niewiele wynika. Jest wybitnym specjalistą od autopromocji. Balonów. I autopromocji. Biała Jeroza. Też wysłała nam super pozdrowienia i pytanie, kiedy wreszcie, ale zobacz jak fajnie pisana, Biała Jeroza. Jeroza, kiedy wreszcie kogoś zamkną, czemu Obajtek wolny? To niezależne od nas. Znaczy, słuchajcie, gdyby to zależało od naszej trójki, uwierzcie, działalibyśmy szybko, sprawnie. Ale zgodnie z prawem. Oczywiście. Do centymetra. Oczywiście. Co do centymetra tak by było. Koledzy. Ja tam rewolucji nie lubię. Ja uważam, że trzeba wsadzać ludzi, jak się ma powody, żeby ich wsadzać. Ale, a daj mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Ale to było tak zapisu. No właśnie. Oczywiście. Ale tu akurat muszę przyznać, że tych powodów jest wiele, żeby jakoś w przyszłości jednak te organy ścigania się tym zajęły na poważnie. Absolutnie. Naprawdę, bo to, co się wydarzyło w ciągu 8 lat. Ja niedawno miałem wywiad dla jednego z branżowych serwisów i tam zapytano mnie, a jak którego? Weź to powiedz, dla którego? Biletem czekisty? Czy nie, biletem czekisty. Nie. Dla wirtualnych medium będzie niedługo do przeczytania. I tam było też pytanie takie, czy jak będziecie traktować nową władzę. No ja mówię, tak jak niezależne medium, czy będziemy jej patrzeć na władzę, na ręce. A czy będzie patrzeć tak samo jak PiS-owi? Ja mówię, tu mam pewien problem, bo nie wyobrażam sobie, żeby ta władza robiła takie złe rzeczy, jak robił PiS. No chyba, że jak zacznie, to będziemy równie patrzeć. No ale to, co się wydarzyło w latach 15-23, no to naprawdę. Ja uważam, że coś nieprawdopodobnego. Oczywiście jest patrzenie na ręce nowej władzy. Ale rozliczenie tamtych lat jest równie ważne. Dokładnie. Znaczy, jeśli odpuścimy nie, bo tego nie można zrobić. Na wszystkie numery PiS-u, bo jest przecież nowa władza, to będzie. Nie. Nasze państwo, jeśli ma być państwem, nie. Patrz, on sobie jakiej minę robi, no. I tak dalej. Ma być państwem poważnym, musi rozliczyć i też to jest zadanie dziennikarzy, nas również, to 8 lat. No, najgorszych rządów po 89 roku. Akty oskarżenia do sądu. Ja mam po dziurki w nosie słuchania konferencji prasowych, na których politycy opowiadają coś. Akty oskarżenia. Ale naszym zadaniem jest publikowanie takich materiałów, dlatego jak to robimy. Dlatego to robimy. Natomiast państwo działa i politycy działają nie poprzez konferencje prasowe, tylko poprzez realne decyzje, które podejmują, na przykład, które podejmuje prokuratura. Więc przypominam tylko, że rozumiem, że tam jest 100 dni, mniej więcej w tej chwili jesteśmy od powołania nowego rządu. Jeszcze to nie jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, ale ja bym tak się zastanawiał, powiedzmy do końca roku, ile będzie aktów oskarżenia w sądzie dotyczących naruszenia prawa, rozmaitego naruszenia prawa przez urzędników poprzedniej władzy. I tu też liczę powrót do pewnych taśm, prezesa Kaczyńskiego, o tych dwóch wieżach, bo prokuratura zapowiedziała, że wróci do tego, bo tam wykonano nieprawdopodobny numer. Później się trudno dziwić, że prezes przychodzi i stawia się ponad prawem. Tam wykonano taki numer, że opozycja złożyła doniesienie po naszych tekstach o popełnieniu przestępstwa, no bo to była korupcja polityczna, prowadzenie w ogóle działalności biznesowej w siedzibie partii, do której ściągano na przykład prezesa PKOS-a, który przyszedł tam osobiście, żeby gwarantować, że kilkaset milionów złotych kredyty. Damy na kredyta, prawda? A wtedy prokuratura zrobiła tak, że nawet nie przesłuchała prezesa, tylko wzięła jego dokumenty, jego zeznanie, nie wiem jak to nazwać, oświadczenie z innego procesu, w którym on oskarżył Gazetę Wyborczą. Bo tak się bano, po prostu wezwać prezesa, żeby cokolwiek mu zadać mu pytanie. Słuchajcie, zobaczcie, na przykład, ja jeszcze raz wrócę do tych aktów oskarżenia. W sprawie Pegasusa, wszyscy wiemy, że nie wiemy 80% rzeczy na temat tego, co z tym Pegasusem robiono. Ja rozumiem, że tam jest wiele rzeczy, które wyjaśnienie, kto co zrobił rodzinie państwa Brejzów pewnie zajmie trochę czasu. Rozumiem, że to się nie zdarzy szybko. Ale samo kupno Pegasusa, o którym wiemy już, że było nielegalne. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości nie miało być prawa wydane na Pegasusa. Ale co więcej, Kaczyński powiedział, że jest problem z zakupem. Tak. Znaczy, jak to sfinansować, żeby to było legalnie ten problem. No i wtedy Kaczyński powiedział, to Zbyszek ty zapłacisz. Ale Zbyszek był sprytny i przecież nie on podpisał papiery, tylko minister Woś. Rafał podpisał. Zbyszek poszedł do Rafała i powiedział, Rafał, podpisz dokumenty. No to
akt oskarżenia przeciwko Rafałowi, który złamał prawo, dając pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, można już wysłać. Proszę bardzo. Tym bardziej, że jest raportniku. Tak. Jest raportniku. Który jest złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Parę przesłuchań, dokumenty w ministerstwie są. Dziękuję bardzo. Akt oskarżenia można wysłać. Co się stanie, jak pan wiceminister Woś nagle spojrzy w oczy sędziego i się zorientuje, że być może nie będzie demonstracji w jego obronie pod więzieniami. Znaczy, wystarczy, żeby go wyprowadzili o 6 rano z domu i już by się poczuł... Ja jestem przeciwny wprowadzaniu o 6 rano ludzi z domu. To jest nieludzkie, bo ja w ogóle nie lubię rannego wstawania. No nie, ale słuchajcie, nie ma takiej potrzeby w ogóle. To jest w ogóle, tak, na cholerę, prawda. Co to jest? Co to znaczy naprawdę? No nie, serio? Serio nie ma takiej potrzeby? Nie, a co zrobił Kamiński? No ale nie mówimy o wynaturzeniach. No nie, ale nie. No zrobił coś, czego nie trzeba było robić. No a to mówię właśnie. Nie ma takiej potrzeby, żeby po ludzi o 6 rano przyszedł. Ale ja wiem, ale zachowanie już dwóch panów z PiS-u pokazuje... że być może po nich wszystkich trzeba przychodzić o 6 rano. Wracamy tutaj do tego wątku, o którym rozmawialiśmy na początku, bo tutaj przecież, że jak zaczną te akty oskarżenia wpływać do sądu i ludzie sobie zdadzą sprawę, dokładnie, że naprawdę ich czeka, dokładnie, odsiadka na przykład, to zaczną kruszeć. A co najmniej wydawanie pieniędzy na prawników, tak, to już się zaczną problemy. Własne kieszenie, a nie publiczne, tak jak to robiono właśnie. Tylko, a propos zapisu pieniędzy na prawników, to ja się obawiam, że oni tyle różnym kancelariom prawnym opłacili przez te lata, że te kancelarie prawne będą bronić ich za darmo. Czy uważasz, że na przykład sprawdzenie, ile pieniędzy wydał Orlen na opłacanie kancelarii prawnych i których? Nie jest. I czy są na przykład kancelarie prawne, które robiły inne rzeczy dla PiS-u, a na przykład dostawały z Orlenu gigantyczne zamówienia? Jest jedna. Która nas nękała, czyli Zaborowski Kopeć. Pozdrawiamy tutaj pana mecenasa Zaborowskiego. Bo to też znajomy Ziobry, prawda? Tak, on był jego doradcą. Ja tylko przypomnę, ministrem że prawnicy nie są ponad prawem i też można ich ścigać za łamanie prawa. Bartosz z Kaszub News napisał, a Patryk Jaki już zaczął skłócać prawicę. A co zrobił Jaki? No tam żąda rozliczeń mówi, że prezes chyba nie ma racji do końca ze strategią. Ale to już kolejne, bo pamiętajmy, że najgłośniejszy, no bo tam Patryk Jaki, wiadomo, że środowisko Zbigniewa Ziobry jest takie, powiedzmy, labilne. Natomiast ten głos mocny, który miał profesor Andrzej Nowak w Parkanach niedawno, gdzie on po prostu w dużym artykule... No ale widzisz, że PiS się tego nie podjął, nie? No żartujesz? No i cesarz jest jeden jeszcze ciągle, no. Ponad prawo. Nawet komisja nie mogła go zmusić do złożenia tego przyrzeczenia. To prawda. Już nie mogę przyjść do porządku dziennego. No ja też nie mogę, naprawdę. To nie, dla mnie był to szok. Nie, to było żenujące. Piotr Strychalski. Sekielski w poniedziałek o 19:00. Tomek Piątek rozmawiać ma o sieci parabanków Skok wspierającej PiS z Wojciechem Kwaśniakiem. Może jakiś udział? Na to musiałbym zostać zaproszony, Piotr. Jaki udział? Znaczy mój, czy? No mój. A może o was my chodzi? My bardzo dużo napisaliśmy o sprawie Skoków i to, jak wspierał środowisko. Znaczy polegała w ogóle afera Skoku Wołomin. To była przecież kasa bardzo pisowska, gdzie gościem na salonach był między innymi Jacek Sasin, prominentnym i tak dalej. Mieliśmy niedawno wywiad bardzo duży z byłym wiceszefem Komisji Nadzoru Finansowego, panem Kwaśniakiem. No bo wiecie, to jest człowiek, na którego dokonał zamachu. Jest to nigdy na urzędnika takiej rangi nie dokonał zamachu. Mało go nie zapytał. Maszyna zabito domu. Byłego komendanta policji. Ale już był już wtedy... Ale był wciąż funkcjonariuszem. No tak. Więc Marka Papałę, to jednak to była egzekucja z zimną krwią. Wygląda na to, do dziś sprawa nierozwiązana. Miał być Patyk, miał być inny. To jest mega tajemnica. Słuchajcie. A ja przypomnę, że w sprawie pana Kwaśniaka publicznie wypowiadał się pan Birecki, twórca. I nie zawsze jest tak, że bandyta bije dobrego człowieka. Ja polecam skandaliczne słowa. Jesteście na kanale Sekielski. Na kanale Sekielski zawieszone są też wszystkie nasze filmy dokumentalne. Część pierwsza filmu o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Korzenie zła jest na naszym kanale, więc ci, którzy nie widzieli, serdecznie polecam. Kot prezesa przysnął nam też super pozdrowienia. Miau! Jako kot mogę wszystko prezesa. Uważam, że komisja dała ciała. Z kotem się zgadzam akurat. No. Koty mają zawsze rację. Znowu Dirty Harry pisze, że Asebek M z BMW, hasa wolny w Dubaju. Pol dykta. Możemy wzruszyć ramionami, ale ta sprawa jest też skandaliczna i poważna. No.
państwo miało być zapisu przecież mocne. Tak, no. Wobec silnych też. No bo mocne w gębie. No, no właśnie. Przypomnijmy, ten Sebekem to jest ten, który zabił rodzinę. Tak, spaliła się na autostradzie, tak, wracając z wakacji. A i teraz mam właśnie, bo jest teraz, jak mówi młodzież, imba, prawda, dotycząca tego, że my dostajemy jakieś ochłapy z tego funduszu europejskiego na produkcję amunicji. Mhm. 2 miliony. Tak, i oczywiście kto zaczął? Tam minister, byłem szef MON, Mariusz Błaszczak, oczywiście był premier Mateusz Morawiecki, tylko okazało się, że to oni składali to i złożyli w sumie tylko na 11 milionów, ponieważ zarżnęli nasze moce produkcyjne i po prostu nie było sensu składać na więcej. Nie, niż zarżnęli. No. Kupili maszynę, pisaliśmy o tym Newsweeku, kupili no maszynę do produkcji prochu i przez 8 lat nie udało im się. Czyli zarżnęli, no właśnie. Maszyny pordzewiały, część tam rozkradziono troszkę. Ja nie wiem w ogóle, czy coś z tego powstanie. Słuchajcie, ale to wiecie, no można... A maszyny za miliony. No, znaczy, no domyślamy się. Dobrze, a powiedzcie, czy jak bardzo mocarstwowość Polski powiększyło przekopanie Mierzei? No tam wpływają okręty klasy... Lotniskowce. Tak, lotniskowce. Mm. Tak. Tylko te 1 do 72. Przekapiłem ten model. Tak nie, popłynął, że wpływają, ale te modele 1 do 72. I tak nie ciągle, no, duże. No, prawda jest taka, że przekopali tą Mierzeję, ale przekopali w taki sposób, że mogą w nią żeglówki wpływać. Także paru tam żeglarzy, to ja wiem, bo znam to środowisko, jest zachwyconych tym, że mogą sobie Mierzeję przepłynąć. Turystycznie bardzo celna inwestycja. Ludzie też lubią to chodzić, oglądać na spacery, można się przejść, obejrzeć. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, a po to przekopywano, przypomnę, tą Mierzeję, i po to, żeby Elbląg stał się wielkim portem, nie wydarzyło się totalnie nic. I tak jest, czego się nie dotkniesz, tak jest ze wszystkim. Ale nawet nasza armia, bo słusznie, że robimy zakupy, to trzeba robić z głową bardziej niż zapisu, bo oczywiście i nie na zasadzie takiej, że kupujemy hurtowo, bez żadnych konsultacji, nie zawiadamiając nawet parlamentu, bo przypomnę, że o tych gigantycznych zakupach w Korei i tym, że ma być sfinansowane tam 60 miliardów złotych, to ma być pożyczka koreańska, to byśmy się dowiedzieli z prasy koreańskiej. Tak. W ogóle nikt o tym nie wspomniał tutaj, no to jest jakiś mega skandal. Ale to przecież też wszystko było na papierze. Przecież tworzono nowe jednostki, w których obsadzano tylko 10 oficerami i one nie istnieją poza tym. No. I wiatr po polu. Tak. No, ale warto to sprawdzić, ile premii dostali ci oficerowie. No, to na pewno. Marcin Woźniak. Kiedy obaj naczelni wrócą w poniedziałek do naczelnych? Jutro. Poniedziałek. Czyli jutro. Mhm. Mamy podcast z Bartkiem wspólny. Naczelni. Naczelni. No tak. My generalnie jesteśmy grupą naczelnych też według tam klasyfikacji biologicznej, to nie ma, wiesz. Nie, no nic, wszystko się zgadza. Tak, wszystko się zgadza. Tak. Magdalena Anton jeszcze. Czy panowie wiedzą, dlaczego były sługą z Kamińskiego, siewca propagandy, ambasador, papież nie został odwołany? Chyba właśnie z tej grupie 50, która on na pewno zostanie odwołany. Tak? Tak, na 100%. Straszna postać. Straszna postać. Człowiek, który osobiście odpowiada za w dużym stopniu za to, co się stało z polską dyplomacją, dokładnie, za implozję polskiej dyplomacji. A jeszcze pan Jabłoński, specjalista od tropienia mediów i ścigania mediów. Jeszcze parę takich osób, ale pan papież jest w ścisłej czołówce. Absolutnie. Tak? Agaka, a co myślicie o zdjęciu i wpisie Ziobry? Ja mogę pierwszy. Proszę bardzo. Życzę panu Zbigniewowi Ziobrze zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia. To, co napisał o nowotworze, w którym 90% przypadków jest dość śmiertelna i jest to nowotwór złośliwy, no więc tym bardziej powrotu do zdrowia. Tylko ja, patrząc na to zdjęcie, słuchajcie, bez satysfakcji zupełnie, ale pomyślałem sobie, ciekawe, czy dzisiaj Zbigniew Ziobro podniósłby rękę za 2 miliardami złotych dla TVP zamiast przekazywaniem tych pieniędzy co roku na onkologię. Ciekawe, czy dzisiaj podniósłby rękę za tym, żeby dać tak gigantyczne środki tak złemu człowiekowi jak Jacek Kurski i jego te całe towarzystwo do robienia tak złych rzeczy, jakie były robione w telewizji państwowej, ale też w polskim radiu, bo to nie tylko TVP. I mój komentarz do tego zdjęcia jest taki. Mówię, życząc mu zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia, zacząłem się zastanawiać, ciekawe jak dziś Zbigniew Ziobro zagłosowałby, gdyby była ustawa o tych 2 miliardach i gdyby opozycja proponowała, że jednak może te 2 miliardy to lepiej na onkologię przekazać. So, ja patrzę na to zdjęcie i myślę sobie, że politycy bardzo często zapominają o tym, że polityka nie jest wieczna i nikt z nich nigdy nie będzie politykiem do końca życia. I że na końcu gdzieś wszyscy wrócą do normalnego życia. I że są też sprawy ważniejsze od polityki i że warto o tym pamiętać, jak się tą politykę uprawia. To, co się przez 8 lat wydarzyło,
To były rządy ludzi, którzy polityce podporządkowali absolutnie wszystko. Każdy aspekt życia ludzkiego również. Niszczyli ludziom życie bez mrugnięcia okiem i teraz sam pan Ziobro się przekonuje, że polityka naprawdę nie jest wszystkim. Ja wierzę w to, że on jest w takim stanie, w jakim mówi, że jest. I ja muszę powiedzieć, że dla mnie zawsze polityka się kończy jednak w którymś momencie, jeśli chodzi o pana Ziobrę. Mam nadzieję, że wyzdrowieje, życzę mu tego bardzo. Jeżeli wyzdrowieje, to powinien stanąć przed sądem za parę rzeczy. Ale teraz nie ma co o tym gadać, bo uważam, że to jest taki moment, kiedy naprawdę właśnie człowieczeństwo polega na tym. Demokraci rozumieją, że polityka się kończy w którymś momencie. I ona się właśnie teraz skończyła w przypadku pana Ziobry. Ja też oczywiście życzę panu Ziobrze powrotu do zdrowia. Niesmaczne było też część komentarzy pod adresem chorego człowieka. Naprawdę tutaj też musimy pomyśleć wszyscy czasami, żeby wstrzymać się przed robieniem rzeczy, które są po prostu nie przystoją. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Tak, natomiast też ty wspomniałeś o takich rzeczach, jak na przykład właśnie te 2 miliardy na TVP, ale ja też przypomnę, że prokurator Ziobry i osobiście również sam pan minister Ziobro spowodował, nazwałbym to, duże problemy również w środowisku lekarskim, bo na przykład ściganie za korupcję różnych rzeczy, które później nie wychodziły, one na przykład spowodowały zapaść chociaż w transplantologii, ale też lekarze zaczęli się obawiać takiej sytuacji, jaka dotknęła przecież sędzię i lekarkę, która leczyła ojca. Lekarz, który leczył ojca. Tam wytoczono najcięższe... Ojciec zmarł. Tak. I rodzina oskarżyła, że to był błąd w sztuce. Tak, ale tutaj za rządów PiS-u prokuratura przystąpiła i wytoczono najcięższe działa wobec tej lekarki. Rozumiesz, zamawiano ekspertyzy za 100 tysięcy złotych w renomowanych jakichś ośrodkach w Szwajcarii tylko po to, żeby Zbigniew Ziobro i jego rodzina mogli prowadzić prywatną wendetę. Prywatną wendetę. Więc to jest dla mnie szokujące. Na szczęście teraz to wszystko się skończy. Ciężko. Cisza. No właśnie. No, nie ma co więcej, myślę, gadać na ten temat. Życzmy zdrowia panu ministrowi. Aby szybko mógł stanąć przed komisją śledczą i przed prokuraturą. Tak, ale nie też, ma za co odpowiadać. Ale też podkreślam, że podobnie jak w przypadku na przykład pana Sasina, pan Ziobro był sprytny, jego podpisów nie ma na wielu dokumentach, ale w tym przypadku nie jest takie złe, bo są podpisy ludzi, którzy są zdrowi i można ich w dowolnym momencie ścignąć za to. Romek, prosiłeś, żebyśmy zmieścili się w godzinę. Jest 21:57, więc mogę chyba powiedzieć, że kończymy. Dziękujemy bardzo. Dużo tematów, ale Romek już nie chciał z nami siedzieć w studiu. Więc tak, musimy skończyć. Nie zostałem Ale to za kary coś optymistycznego powiedz. Coś optymistycznego? A powiem, ale naprawdę powiem. Za kary powiem. Naprawdę powiem i też, bo trochę martwi mnie to, że bardzo takie czarnowictwo się pojawiło, takie skrajne czarnowictwo w przypadku Ukrainy, to jak Ukraina walczy z Rosją. Oczywiście są tam duże problemy. Też wiemy, że w Ameryce są problemy ze wsparciem, o tym być może Trump wygra wybory w listopadzie. Ale po pierwsze widzę tak, Europa zaczęła się budzić w tej sprawie i to naprawdę zaczęła się budzić szybko, ostro i tak dalej. Znaczy te słowa na przykład prezydenta Francji Emmanuela Macrona, nawet o tym, że trzeba brać pod uwagę, że możemy tam wysłać żołnierzy. Bo on to oczywiście powiedział nie na front, tylko tam wsparcie i tak dalej. I ta rozmowa podsłuchana tych generałów niemieckich też chodziło o to, czy oni mają być operatorami tej super specjalistycznej broni, którą miałaby dostać Ukraina. Ale wróciłem 10 dni temu z Ukrainy, byłem tam aż pod Kupiańskim, gdzie to są ciężkie walki. I naprawdę morale również i ludności cywilnej, i żołnierzy są ciągle bardzo wysokie. Oni naprawdę wierzą, że to skończy się dla Ukrainy dobrze. Czasami jak się z nimi rozmawia, oni mówią już nie o zwycięstwie często. Chociaż bardzo wielu z nich naprawdę wierzy w takie pokonanie i powrót do granic sprzed 2014 roku. Ale jak pytam, no jaki to będzie rok, czy 2 lata najbliższe, bo one będą kluczowe dla Ukrainy. To oni też często tak odpowiadają prosto, ale też z wiarą. Wytrzymamy. No i by tak było. Bartek, jakieś expose? Jeśli z tego wyniknie coś dobrego dla Europy też, to byłoby super. Jeżeli patrzymy optymistycznie, no to być może rzeczywiście ten kierunek
dalszego zacieśniania relacji w Europie będzie kontynuowane. Gdyby z tego miało wyniknąć realna wspólna polityka bezpieczeństwa albo wspólna polityka zagraniczna Europy, to byłoby super. Pełna zgoda. Jest na to szansa. Moim zdaniem musimy to zrobić. Jeśli Donald Trump dojdzie do władzy, to Europa musi po prostu trzymać się razem i realnie musi zacząć podejmować wspólnie decyzje. Stany Zjednoczone Europy, to jest mój pomysł. Też jestem zwolennikiem. Jestem federalistą generalnie europejskim. I naprawdę Europa powinna to zrobić szybko i głęboko, dlatego że musi być graczem globalnym, a graczem globalnym możemy być tylko jako wspólnota. Tak jest. W tej sytuacji ja pozostanę za Europą ojczyzn. Zawsze cię o to podejrzewaliśmy. O Jezu, jak spojrzałeś na mnie w ogóle. Ukryty pisowiec. Ja to też zawsze tak miałem. Takie... No, jeszcze te taśmy przyszłości też mogą dotyczyć niektórych z nas tutaj chyba. Tak. Patrzcie, a chciałem tak znowu chciałem tak pięknie was pożegnać, ale w tej sytuacji po prostu powiem, że moimi gośćmi... Powiedz, że chcę, żeby się brat rozwijał. Żeby brat? No. Że zależy na tym, żeby brat się rozwijał. Dlaczego teraz o bracie powiedział? No bo żona miała się... Ach, mówisz o taśmach. No tak, no. Ale to musiałbym... Albo powiedzieć, że nie chcę, żeby się brat rozwijał. To obie te rzeczy mnie interesują. Nie, no to jak już będę załatwiał robotę, to będę załatwiał też żonie najpierw, a nie bratu. To żona też się ma rozwijać. No uważam, że tylko taka praca jest interesująca. No, i mamy dowód, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra, to ja już dziękuję. Bartosz Węglarczyk, Roman Niemielski, bardzo wam dziękuję, że byliście. Tak, dziękujemy, dobranoc. Byliście bardzo dobrego... mili dzisiaj, nie kąśliwi. Jakoś tak jestem zawiedziony troszkę. Następnym razem lepiej się przygotuję. Ja nie wytarłem butów, jak chodziłem. Tomasz Sekielski, dzięki. Ten program oglądałeś tak dzięki mężnie. Zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.